Cześć kochani, jak widzicie, ja dzisiaj jestem na łonie natury. A dzisiejszy odcinek jest... O! Teraz sobie wszyscy pomyślą, o matko, znowu o tym samym, o The Voice Kids. Ale dzisiaj porozmawiamy o fanfory, przesłuchaniach w ciemno. I teraz tak, pewnego dnia jedziecie na casting, na przesłuchania w ciemno. Jest cudownie, ponieważ mi kazali przynieść królika. I nie wiem, jak mój królik to przeżył. No, musiałam go tam trzymać. Miałam całą klatkę. Adam Zdrójkowski dostał szału. Jak zobaczył, że ja mam przy sobie królika. Po prostu, naprawdę, naprawdę. Ale powiem wam szczerze, bardzo, bardzo dobrze się zachowali, bo gdy już królik mój już po prostu nie chciał już nic. Powiedzieli, że dobrze, to już nie musimy nagrywać z królikiem, królika możemy odłożyć do klatki, już nie musimy. I to już nie było takie, znęcamy się nad królikiem, on ma to zrobić. Tylko to po prostu było na luzie. Jeżeli króliś już nie chce, to króliś sobie odpocznie, najwyżej potem jeszcze coś nagramy. I też poprosiliśmy, żeby królik się nie męczył, bo mój królik, no, płochliwy jest troszkę, czasami nie, czasami tak. Akurat miał taki dzień, że był troszkę płochliwy. Dali nam normalnie pokój, gdzie wzięli królika, zanieśli go tam i on sobie po prostu tam leżał. On w klatce miał ciszę, spokój, pani sobie chyba, nie wiem, tam był jakiś pokój, gdzie oni mieli komputery różne, nie wiem, coś w tym stylu. To tam była cisza, spokój, króliś miał, co chciał. O matko, ptaki. Tak jak wcześniej wspominałam. Albo nie wspominałam, nie wiem, może i tak. No, mniejsza z tym. Koniec o króliku. I teraz tak. Pewnie spytacie się, ale o co ci chodzi? Gdzie ten królik w ogóle był? Przecież nie był w tej sali, gdzie są przesłuchania w ciemno. A teraz powiem wam magię. Były dwa studia. A i B. Jedno duże, drugie małe. Normalnie bajkę opowiadam wam. Jedno duże, drugie małe. Jedno duże, drugie małe. No. I B to było to większe, choć nie, mniejsze, sorry. Bo B to było tam... By było cudownym studiem, tak się wyrażę. Po prostu mieliście tam fotobudkę. Nagrywali was tam, różne, nie? Ale było cudownie, bo mieliście tam fotobudkę. Mieliście tam trampolinkę taką małą, tak jak wcześniej wspominałam. Mieliście tam hulajnogi, co było... Wow, hulajnogi w pomieszczeniu. Mama by mi tak nie pozwoliła jeździć po domu. No, hulajnogi, co tam jeszcze było? Ach, czego tam nie było raczej. Mieliśmy tam roko i mogliśmy brać tego, ile chcieliśmy. Mieliście tam takie, jak to powiedzieć, to było takie jakby, taka firanka, można powiedzieć, z takich cekinów. I tam mieliście, nagrywali, ja tak z królikiem, tak, nie? I oni tak wokół mnie kamerami, nie? To było cudowne. Było tam cudownie, bo tam były też gitary, czyli mój zżywał, były gitary takie dorodne. Takie piękne gitary, do tego były takie, dobra, mniejsza z tym. Było pianino, na pewno było pianino, kanapy. Tam było wszystko, czego tam nie było raczej. A, i jeszcze zapomniałam wam powiedzieć, tam był mikrofon, taki, to nie był taki działający dokładnie mikrofon, ale to był taki mikrofon, były dwa rodzaje. Przy gitarach i przy tych cekinkach. Przy cekinkach był taki delikatniejszy, nie? A przy gitarach to był taki łańcuch stojący, nie? Normalnie. A ja miałam przy tych cekinach, nie? Przy tych cekinach, ale przy cekinach też było cudownie. W ogóle wszystko było tam cudowne. I tam śpiewaliście swoją piosenkę, nie? Ludzie się gromadzili i takie, o, jak dobrze śpiewa, to było... Nie, tam... Tam było przecudownie. Po prostu tak się wyrażę, bo ja cała jestem w emocjach, no. Teraz się jakoś tak napaliłam na to wszystko. Dobrze, lecimy dalej. Opowiedziałam wam o studiu B. Studio było... A, jeszcze zapomniałam, tam była w ogóle toaletka, gdzie mogliście się malować jakby. I stroje na wieszaku były takie i mogliście się przebierać. Do fotobudki też mieliście 5 sekund. Braliście różne stroje, zakładaliście na siebie, potem szybko 5 sekund na... Mniej sekund. Chyba, nie, 5 albo 3. Przebieraliście się od nowa, ja w ogóle mam takie zdjęcia, gdzie na jedna para zdjęć, tak jakby. Na każdym zdjęciu mam zasłonioną twarz. Przez różne wszelakie czapki, peruki itp. Dobra, lecimy dalej. Opowiedziałam wam o studiu B. Teraz wracamy do studia A. Do studia A. Tam, do studio A,
Ja wchodzę i po prostu czaszka mi wybucha. Tam wszystko jest takie czerwone. Znaczy da się zmieniać kolory. Oni zmieniali tam kolory, takie były takie jakby... Tam były lampki i oni tam zmieniali kolory na różne kolory, ale przeważnie to był ten czerwony, ten piękny, ognisty czerwony. Wszyscy mówią, scena taka duża. No nie była jakaś taka duża, ale ja stres miałam. Stres miałam okropny, myślałam, że się na początku popłaczę, ale jakoś wytrzymałam, dlatego mi źle poszło, moim zdaniem. Moim zdaniem dla mnie zawsze będzie źle. No, ale no wytrwałam. To w ogóle tam był psycholog. Tam był psycholog. Pani psycholog była dla nas bardzo miła, bo to była pani psycholog. Dwóch trenerów wokalnych, każdy miał jednego, nie? Wiewiórka! Tośka! Tosieńko! Tam była wiewiórka. I tak schodziła, tak po drzewie. Ale ja dzisiaj nie mówię o The Voice Wiewióras, tylko ja mówię dzisiaj o The Voice Kids, no. Wracając do tego, wszystko mnie teraz rozprasza, przepraszam was za to bardzo, ale po prostu ja w ogóle normalnie urodzona w lesie jestem. Kocham naturę i tak. Normalnie, naprawdę. Dlatego mam królika i królik jest cudowny. No, dobra, wracając do The Voice Kids. No, każdy miał swojego trenera. Tak jak na ustaleniu tonacji była właśnie pani trener i pan trener, z tego co wiem, bo trenerka, pani trener była pani Ola, był pan Adaś i pani Ola. Ja byłam u pana Adasia, ale tam była też pani Ola. I u pani Oli było dużo osób, u pana Adasia też. Wszyscy, w ogóle wszyscy byli mili, żeby nie było, że jeden gorszy, drugi lepszy. Wszyscy byli cudowni, po prostu było tam cudownie i jest cudownie. I mam nadzieję, że u was też będzie cudownie. No. Wracając do tematu. Mieliście kawałek takiej rozśpiewki. Kawalątek rozgrzewki. Znaczy musicie się rozśpiewać przed, wcześniej. Ale jeszcze jak macie przed tym, to macie nagranie, jak was rozgrzewają, a chwilę też pan was rozgrzewa. Rozgrzewa pan was, albo pani, bo oczywiście mówię, jest dwóch trenerów. Więc rozgrzewają was. Czyli na początku jest nagranie tak jakby takiego ala rozgrzewki, a potem tak chwileczkę w ogóle aparatu mowy, czyli typu klepujemy sobie tutaj kości policzkowe itp., ale o tym może zrobię oddzielny odcinek. Ja będę może robiła jakąś rozśpiewkę. Nie wiem, jeszcze tego nie wiem, ale teraz nie o tym. No. Dobra. No, jak już jesteście rozśpiewani, idziecie do pani Basi, kurdej, szatan. Pamiętam w finale. Tak chwila takiej opowieści. W finale były nagrywane takie na Instagrama, panie nas nagrywały. I my robiliśmy sobie z Oliwią Kopiec i Roxaną Węgiel żarty. Dzień dobry, z tej strony pani Basia Kurdej, szatan i pan Tomasz Kamel z różnymi skarpetkami. Pan Tomasz Kamel miał zawsze takie wystrzałowe skarpetki, których ja nigdy nie mogłam mieć. A pani Kurdej, szatyn, właśnie my na nią tak mówiliśmy, ale pani Basia i pan Kamel byli cudowni. I love, no. I wracając, idziecie do pani Basi, i pani się pyta na początku, bez kamer, nie? No to jak się czujesz, Nela? A potem nadjeżdża kamera, no. I Nela, jak się czujesz? Zaraz będzie twój występ, twój motor. No, znaczy nie twój motor, ale twój występ, no. Twój występ, jak się czujesz? Nie stresuj się, będzie cudownie i tam odpowiadacie, nie, chwilę tam pytanie, potem daję wam kopniaka na szczęście i od razu z tym kopniakiem wylatujecie na scenę, żartuję. Nie, ona was albo przytuli, albo da wam kopa na szczęście, czyli takie coś, że no, wiecie co, no, nie będę wyjaśniać. No i idziecie na scenę, pan was nagrywa, nie, tak od 3, 2, 1, otwiera drzwi za wami. I potem na scenie stoicie. Fotele są skręcone, w ogóle nie słyszycie, co oni mówią. Bo dużo osób mówi, a tam oni ich stresują, bo ciągle się odzywają. Ja tam nie słyszałam, co oni mówią. Ja słyszałam tylko ten przycisk. Chudysz! To było dla mnie wybawienie normalnie. To było cudowne. No, wracając. Gdy już jesteście na tej scenie, fotele są odkręcone, wy dyszycie. Możecie się popatrzeć na rodziców, oni będą z boku, pomachać im, chociaż to zawsze bardziej stresuje. Przynajmniej u mnie. No i
zaczynacie śpiewać. Oczywiście śpiewacie z orkiestrą, tak jakby, nie? Takim bandem, ale nie. Macie z tyłu, nawet na bruchach śpiewacie z bandem, żeby nie było, że z podkładem, nie, co wy, coś wy. A, i teraz tak, od razu wam mówię, jeżeli ktoś myśli, że to jest tak, że a to on, im się coś nie udało, oni jeszcze raz sobie zaśpiewają, tak nie jest. Raz śpiewacie, przesłuchania w ciemno są raz. To nie są próby. Na próbach próbujecie, a na przesłuchaniach w ciemno śpiewacie raz. I koniec. I więcej. Nie. Finish. Raz. Żeby nie było, że ktoś tam mówi, a to ustawione jest. Nie, tak nie jest. Kto tak myśli, się nie zna. Niech pójdzie do tego programu i sam zobaczy. Bo to nie jest prawda. Mówię to do was. No. No, więc... to chyba będzie na tyle. Czekajcie, jeszcze wam powiem. Odkręcają się, jeżeli wam się... Nie przejmujcie się, jak wam się nie odkręcą fotele. Wiem. No, to jest smutne. No, ale żyje się... Pójdzie się za rok, albo za 2 lata. Może kiedyś się uda, może kiedyś się nie uda. Ale to nie ma co się przejmować. Tak jak było w Nemo. Gdy coś się nie uda, płynie się dalej i płynie się dalej i płynie się dalej. I tak macie w życiu. Trzeba płynąć dalej, nie można się poddawać. No, więc jak wam się odwrócą fotele, to bądźcie szczęśliwi. Jeżeli nie, to trudno, no. Jeżeli wam się odwrócą fotele, to... to nie jest ustawione. Ja tam mówiłam wszystko, co chciałam, nie? Jak już się zdenerwowałam na nich, bo już mnie w pewnym momencie mnie w ogóle zdenerwowali. Że gadajcie, nie, wybierz mnie, wyzmierz mnie. Bez mojej zgody, co to ja jestem teraz gwiazda, nie wy. Tak nam właśnie tłumaczyli na próbach. Wy jesteście gwiazdy, a nie trenerzy. Co to ma znaczyć, no? I to tak trzeba brać to pod uwagę, bo wtedy jesteście bardziej pewni na tej scenie. W ogóle ja byłam mało pewna na tej scenie. Tam w ogóle mówicie, co chcecie, bo naprawdę, tam możecie mówić prawie, co chcecie. Jak już wam się odkręcą, to... Znaczy, jak się nie odkręcą, to też wam się pytają różnych rzeczy. Oni was przytulają tam na fotele, jak zwykle. Mają tam swoje asy w rękawie, jak kogoś przejąć. A, i najważniejsza rzecz. Dlaczego wybrałam Dawida Kwiatkowskiego? Najpierw ja coś powiem, a zaraz pojawi wam się... coś, taka rzecz, która mnie przekonała. Dawid w ogóle jest przecudowną osobą. Dużo osób mówi, że on taki nie jest. Dawid moim zdaniem jest cudowny. Naprawdę. Przynajmniej moim zdaniem, ale pewnie wielu innych, którzy byli w programie. Dawid za każdym razem, po każdym etapie przychodził do nas, przytulał nas, wszystko robił. W ogóle byliśmy u niego w domu, co było dla mnie naprawdę. Teraz pojawi wam się tutaj dowód, dlaczego wybrałam Dawida Kwiatkowskiego. Tak, kochani, dlatego wybrałam Dawida Kwiatkowskiego. Ty mnie urzekł. On po prostu tak napisał to, jak oni się kłócili. Pisał to na kartce i pokazał to. Znaczy tego w programie już nie było pokazanego, bo nie mogli wszystkiego pokazać, przecież to by zajęło wieki, gdyby pokazywali wszystko, ale... tym mnie urzekł. To chyba na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podoba. Pa, pa i widzimy się w następnych odcinkach. Pa, pa.